Nowe miejsca, nowa energia Warriors Sieradz. To jest taka drużyna, z którą kontakt można sprawia, że odnosimy takie wrażenie, że cofnęliśmy się jakieś 6-7 lat wstecz i nowe drużyny dopiero kiełkują, pokazują się na futbolowej mapie Polski i naprawdę ten entuzjazm można z nich wyczuć. Dzisiaj zwycięstw nie ma. Jest trudno, ale Warriors Sieradz mam nadzieję, że pozytywnie odbierają to pierwsze sprawdzenie się w futbolowej rywalizacji. Oczywiście, przyjechaliśmy tutaj po naukę przede wszystkim, tak, ale też celujemy w jakieś zwycięstwo. Nie chcemy tylko tutaj być chłopcami do bicia, ale chcemy zwyciężać, tak? Można powiedzieć, że uczymy się dopiero, więc mamy jakiś tam po dzisiejszym graniu materiał do analizy. No. Zdecydowanie tak. I ja chciałem tylko zapytać, jak z waszej perspektywy wygląda poziom sportowy, bo umówmy się, nie mieliście okazji wcześniej sprawdzić się w takiej typowej boiskowej rywalizacji. Treningi a mecze to są dwie zupełnie różne rzeczy. No i tutaj dzisiaj mieliście okazję zakosztować takiej prawdziwej rywalizacji, choćby oczywiście na razie w futbolu flagowym dopiero, ale no, jak to wygląda z wewnątrz boiska? Czy to jest coś, czego właśnie poszukujecie i co jeszcze bardziej sprawi, że będziecie jeszcze bardziej nakręceni na futbolowe tematy? Dokładnie. Poziom dzisiejszego turnieju jest naprawdę bardzo wysoki. Z mojej strony powiem, że nie spodziewałem się tego, jak to będzie wyglądało, bo obserwując to, jak grają drużyny na przykład w drugiej lidze, mówię, może być ciężko, nie? Ale myślę, że z roku na rok ten futbol będzie coraz mocniejszy, a z naszej strony również celujemy w tą flagówkę. Chcemy też to rozwijać u nas w mieście. Oczywiście priorytetem jest ta pierwsza drużyna, ale flagówkę na pewno będziemy w okresie letnim już rozwijali, żeby w przyszłości nasz zawodnik trafił do reprezentacji. I tego wam życzę. Dziękuję pięknie, a wam zdradzę, że Warriors w swoim pierwszym meczu trafili na Bartka Dziedzica i średniaków z Europy. No, nikt nie chciałby mieć takiego rywala na dzień dobry, ale jeżeli się uczyć, no to właśnie z najlepszymi. Wszystkiego najlepszego dla Warriors Sieradz. Bardzo.